teraz tym podcinać. Trochę tak na głupiego, może na głupiego, nie głupiego, po wesołej worce. Króciutko jeszcze było tym przejechane. Powinien być tutaj zaraz walec za tym zamontowany, żeby wyduszać, ale tak to wygląda. Tak to wygląda. Pasy teraz są zostawione tutaj pod cebulę. Teraz będę musiał specjalnie przejechać walcem, żeby ziemia nie wysychała, żeby zagęścić. Będziemy siać cebulę. Tu jest pogłębaszowane na wiosnę, a tutaj jest na zimę. Część będzie na zimę, część na wiosnę. Przejechane tam niby szybką gazelką, nie wiem, czy tam jest po tym głęboszu, jeszcze nigdy tam nie robiłem. Teraz wczoraj było głęboszowane, dzisiaj będzie jeszcze to zagęszczone wałem pasy siewne. Ogólnie jest pogłębione, na środku akurat nie jest nigdy jechane te ślady. Tak to wygląda. Przez to jest tutaj zaraz przyduszone, żeby ta ziemia nie wysychała. Choć mówią, że głębosz wysusza ziemię. Okaże się. Część jest pogłębione na zimę. Część na wiosnę. Tam mam te zimowe, to jest akurat przejechane walcem. To jest ten czosnek. Jary też go przejadę, on jeszcze nie schodzi, korzonki puszcza, przejadę go walcem, poduszę te ryły, a tutaj jest ten zimowy, ale to go wezmę, wzruszę, dam mu powietrza, wzruszę, będzie rzędzia, może jeszcze dzisiaj. Dziękuję bardzo. Cebula zasiana. Tutaj po głęboszu zimowym. Cztery te. A tutaj po głęboszu wiosennym. Też to łodzik. Od gorczycy, trochę od gorczyca.